Siemano, ja jestem Paulus. Jadę sobie na jedną miejscówkę, ponieważ tam jest taki mały tor motocrossowy, a do tego jeszcze chcę przetestować moją bateryjkę. Moje bateryjki 1800 mAh 4S na droniku na 6 calach śmigłach, więc już zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Takie przygotowanie, już 8 baterii lipo jest przygotowanych. Gugelki Top Sky, Nirvana i dwa kłady. Ten kład to jest Mito F2. Bardzo, bardzo fajny kładzik na Emax IMAX 2205S, RS2205S silnikach. A tutaj jest taki 6-calowych śmigłach i chcę zobaczyć, jak to będzie latało. To jest rama Martian i tutaj nic takiego ciekawego nie jest, bo to jest na tanich komponentach zrobione, oprócz jedynie runcam kamerki. Ale chcę zobaczyć, jak to będzie na takim cruising latało, więc spróbujemy na jakieś pole pojechać, jeśli się uda, to właśnie tam na tym motocrossowym, a jeśli nie, to na jakieś inne pole i zobaczymy, jak on się, jak te baterie się będą sprawowały. A baterie to są takie, to jest Zop Power, bardzo dużo ludzi mówi, że one są do kitu. Niektórzy mówią, że są dobre, więc one są w miarę tanie, więc je spróbujemy. Ta jeszcze nie była używana. Jak widzicie, jest jeden ptaszek, czyli dopiero naładowana. Ta raz na niej latałem i drugi ptaszek, już jedno podejście zrobiłem, żeby zobaczyć, jak długo ten kład będzie latał, no i on polatał 5 minut z kawałkiem i niestety wleciałem za górkę i straciłem sygnał, było RX Loss i wylądował mi akurat za górką, bo całkowicie straciłem sygnał. Więc drugie podejście spróbujemy to zrobić. Dobra, do zobaczonka na polu. No i jest tor. Piękny, motocrossowy. Ale niestety cały ogrodzony i wejść nie da rady. Czwartek, piątek tylko jest otwarte. A przez południe będę przeskakiwał, bo trochę głupio. Chyba że stąd mógłbym polatać, ale nie wiem, pojadę gdzieś tam dalej. Na jakieś poletko. Dobra, hej. No, jestem, zajechałem na takie miejsce. Jak widać za mną. Tak będzie lepiej widać. To takie poletko dosyć spore, ale tutaj poszaleć nie idzie. Zaraz przede mną jest droga. Tam kawałek dalej widać samochody jeżdżą, tam jest jakaś autostrada, więc nie jest jakoś tak super, ale no, do cruisingu, do takiego przelotu spokojnego to może być, tak mi się wydaje. Także ja się rozkładam i startuję. Thank you.
Słuchajcie, moi drodzy, dzień uważam za udany, dzień zlatania uważam za udany, powariowałem, poszalałem, poleciałem aż do samej autostrady, czyli no i kawał drogi, muszę to zmierzyć na Google Map, jaki to jest dokładnie kawał drogi i jeszcze tam miałem 70 chyba czy 68% RSI, więc może być, no fajnie, Nirvana ma fajny zasięg, dobrze się na niej lata, dzień się zaczyna, a już dzień polatania udany, tak więc pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć. Piona.